Wiedza ojca Pio. Kolejne rozważania. Czasem jest tak, jeśli ktoś wyczuje, że go przerastasz polotem widzenia i odczuwania rzeczywistości, choć sam tego w ten sposób nie odczuwasz, lecz dobrego serca czynisz, to się od ciebie odwraca. Ale po co? Zamiast się cieszyć, że ktoś wie więcej i daje coś fantastycznego dla dobra wspólnego. Ech, to ego, jak zwykle kręci młynem na potęgę. Masz zepsute pióro, ale krzyżyk jakoś nagryzmoliłeś. Dwie kreski, a takie intrygujące. Pomóż, Boże, mojemu buntowi, aby był jeszcze pozytywniejszy, większy. Złapiesz myszkę i jesteś zadowolony. Z czego? Ty musisz złapać Boga, jeśli chcesz być Mu podobny. A wtedy wszystko będzie Twoje, i myszka, i to, i tamto. Boże, dlaczego wszyscy się lękają, i ludzie, i zwierzęta? Dlaczego tak jest? Czyżby to brak szczęścia? Niedorozwój? Brak wiedzy? Choroba? Śmierć? Kto tę niekompletną naturę wymyślił? Co nas prześladuje? Ty, Panie? Nie wierzę. Musiał być temu winien ktoś inny. Ty jesteś za dobry, Boże. Odwróć świat do góry nogami, a zbliżysz się do niego w harmonii. Zmusiłeś mnie, więc jestem. To teraz pokaż mi swoją pokorę, bo we mnie tyle pychy jeszcze. Mądry stajesz się dopiero wtedy, kiedy pojąłeś irracjonalność świata, nieobliczalność ruchu, kiedy zrozumiałeś pustkę i wypełnienie i swój rozum niewiedzący. Jednym słowem, mądry jesteś dlatego, że Bóg poprzewracał ci w głowie. Stąd widzisz ten świat takim, jaki jest, poprzez pomyłkę kreacji. Myślę, bo jestem głupi. Gdybym był mądry, nie myślałbym niepokojem, ale wiedział i widział ze szczęścia. Próbujmy mimo wszystko odblokować miłość, abyśmy mogli poznać prawdziwą wiedzę, rozkosz Boga i Jego fantastyczny, niekończący się, bajkowy świat form. A przy okazji i nasz, kosmiczny, w upadłych galaktykach, świat, który nie jest bajkowy, jakiego byśmy sobie życzyli. Liczy się przede wszystkim miłość. Nie można być dobrym bez miłości. Nawet egoizm jest jakąś formą miłości. Może niedoskonałej, ale jest. Miłość jest pragnieniem, nauką, mądrością w tym świecie i twórczą ochotą. Nawet zagorzali przeciwnicy boskiej miłości jej używają, zupełnie o tym nie wiedząc.
Wolność też jest wyrazem boskiej miłości. Ateizm tak samo. Przekonania. I kolejna myśl. Poglądy to poglądy. Rozum to rozum. Niedoskonałość to niedoskonałość. Ideał istnieje w sferze ideału i należy do niego dążyć. Obojętnie, czy jest się przeciwnikiem, czy zwolennikiem. Nawet samo pragnienie życia jest promykiem ideału. Tak czy inaczej, każdy z nas wie dokładnie, czy robi dobrze, czy źle. Czy jest uczciwy, prawy, czy pyszałkowatym, buntowniczym, bazującym na woli samego sprzeciwu. Faktem jest, iż brak ideału i cnót w życiu rodzi niesłuszny bunt oraz sprzeciw wobec wszystkiego, czego nie rozumiemy lub nie odczuwamy po swojemu. Ale czy to jest mądrość, czy tylko wolność? Trzeba to zrozumieć, inaczej będziemy w opozycji do innych spojrzeń, innych obrazów malowanych życiem niż nasz osobisty. Konflikt może się zrodzić bardzo szybko. Prawdziwa mądrość miłości pokonuje wszystkie nauki i każdą psychologię bytu. Pod tym względem najwięcej problemów ma polityka, poglądy, religie, sekty i naukowcy, którzy walczą na łamach publikacji o swoje prawdy. Nauka i tak wciąż jest obalana przez naukę. Mało kto o tym wie, że 2 plus 2 wcale nie znaczy 4. Żyjemy wciąż w powijakach nauki i mistyki. W życiu nie chodzi tylko o wolność, ale o jej zdrowe owoce. Powinny być pozytywne i dobre, ale wcale tak nie jest. Błędy, nieprzewidywalność, różne problemy, niedyspozycje, brak pieniędzy albo ich nadmiar, wolne słowo bez rzemiosła kultury, sztuki, bez namiętności piękna i taktu mogą sprawić negatywną rewolucję w życiu, w rodzinie, w systemie państwowym, w końcu doprowadzić do konfliktu wojennego. Świat laicki, ateistyczny posiada dużo takich cech, które przekraczają dar wolności. Niestety religie też mają tę tendencję. Nie jest prawdą, że nie jesteśmy w jednym worku. Wszyscy siedzimy na dnie tego samego worka kosmicznego. I święci w tym życiu, i nieświęci. Osoby bez talentów i artyści z talentami. Jak jeden. Kogiel-mogiel w pełnej krasie na co dzień. To nie jest nic nadzwyczajnego. Norma kosmiczna. Na każdym poziomie egzystencji. Tylko próbujemy się odizolować wykształceniem i pozą, maską natury ego. Chcesz lubić Boga? Postaraj się być ponad to wszystko. Świat ponad ten świat uzdrawia naszą rozkosz, nasze sekretne bajki i królowanie, niebiańskie przyjemności istnienia. Wszyscy muszą nad sobą panować, aby nie ściskać pięści wolności i nienawiści. Ale widocznie tak jeszcze musi być. Kolejne wcielenia lewackich aniołów już przestaną obrażać swoją i bliźniego godność. Może to potrwać kilka żyć. Po czasie wszyscy aniołowi kosmiczni, łącznie z tym naczelnym, uznają wieczne niebo i tam się w końcu znajdą. Ojciec mi Pio o tym opowiadał.
Bóg cały czas nad tym pracuje. A ponieważ mamy wolność, nie może ingerować bezpośrednio. Musi używać swoich czarów. Wolność jest niczym wobec zła i dobra. Z tym, że wolność też jest dobrem, ale nie wszystko, co wolno, przynosi korzyść. Są i tacy, co zło nazywają dobrem, i tu jest problem. Dla jednego może być to coś grzechem, dla drugiego to samo, co ma inny rys charakterologiczny i tak dalej, już nie. Dlatego miłość, która jest wybaczająca i tolerancyjna, powinna łączyć wszystkich niezależnie od charakterów i zdobytej wiedzy, poglądów. Wtedy nie trzeba robić teatrów nienawiści, upodlenia aktorskiego. Być po prostu normalnym i trochę pozytywnie szalonym, wobec nikogo nic nie zagrażać. Niczym nie zagrażać. Jezus smucił się i cierpiał przede wszystkim z powodu słów innych. Musiał nieraz uciekać, by uniknąć pobicia, a nawet śmierci. Jakie to były słowa? No takie same jak dziś, bolesne, radykalne, niemiłosierne. Tu mnie pocieszasz, Panie, a tu każesz płakać jednocześnie. Jeśli kochasz, to powinieneś znaleźć usprawiedliwienie dla wszystkich, w tym i dla własnych uchybień, choćby niezrozumienia innych, ich różnych lęków i cierpień. Każdy chce udawać, że jest piękny i cudowny, a tymczasem, niestety, jest piękny, ale chwilowo w tym życiu pobrudzone ma szaty. Każdy, kto się tu wcielił, będzie miał różne problemy i w pewnym momencie puszczą mu nerwy. Wyzwania do doskonałości psyche, wyzwania o cnotę cierpliwości, o tym właśnie świadczą. Im bardziej będziesz udawał, że jesteś święty i przykładny, tym bardziej się pogrążysz w dumie z samego siebie i poczniesz cuchnąć pychą na odległość. Na każde wspomnienie możesz odtworzyć sobie niebo, przynajmniej na ten czas westchnienia. Na ziemi może być ci jak w niebie, ale tylko we wspomnieniach. Tam, gdzie są krzyki i wojny, niebo ucieka, bo to nie jego klimat. Dobrze życzyć wszystkim. To praca najwyższego gatunku. Nie ma większej, jak być przyjaznym, życzliwym. Więc nie ma powodu do niepokoju i stresu związanego z byciem niepotrzebnym. Nie rozumiesz tego, co ja rozumiem. I dlaczego się nie rozumiemy? A mogło być tak blisko. Nie szkodzi, czy się rozumie, czy nie, czuje, czy nie, wszystko się liczy przed Bogiem. Nie masz wiedzy, a Bóg ją ma. Nawet twoja mistyka jest niczym wobec Boga. On zawsze będzie bardziej kochał niż ty i zawsze będzie wiedział wszystko, a ty nie. Nawet aniołowie w niebie nie wiedzą wszystkiego. Tak mi mówił ojciec Pio. Gdyby nie muzyka, wiara, nadzieja i kolory życia, już dawno byłbyś na
Na silnych, korporacyjnych psychotropach i kiwałbyś się bez sensu na życzenie wykształconych lekarzy, naukowców. Energia życia wciąż wymyka się nam spod kontroli. Starożytne cywilizacje miały ten sam problem, co i współczesna nauka. Nikt nie posiadał i nie posiada monopolu na prawdę. Nie mamy więc szczególnego powodu do dumy z jakichkolwiek osiągnięć. Na Ziemi nie żyjemy w stanie jawności wszystkich tajemnic. Podporą naszą jest jedynie wiara. Człowiekowi brak jest odpowiednich zmysłów i talentów, by mógł dowiedzieć się całej prawdy o sobie i świecie. Zdaje się, że przyjdzie nam jeszcze długo czekać, nim wiedza i miłość zaczną tańczyć taniec pełni. Codziennie jesteśmy zapraszani przez Boga na ten bal. Jest jednak warunek. Aby uczestniczyć w tym balu, potrzeba się odpowiednio przystroić, ubrać. Musi być kolorowo i pięknie. A tym atrakcyjnym strojem jest bezwarunkowa miłość. W miłości poznać można wszystkie atrakcje i wszystkie tajemnice nieba i ziemi. I pięknie w tym uczestniczyć. Życie ludzkie, jakby na nie nie spojrzeć, to ciężki kawałek chleba, kołchoz pracy i przymusu z różnych stron. A dusza pragnie radości, obojętnie jakiej. Chwilka lansowania siebie, zabawy, sprawia to ciepło. Wśród tych wstrętnych prac kołchoźniczych, naukowych, filozoficznych czy religijnych. Wyzwolenie nie jest złe. Daje troszkę radości, uśmiechu, podziwu. A duszyczka stale chciałaby się zachwycać, bo taka jej ciekawa natura. Parafrazuję. Ej tam, umęczeni trawieniem niewygód, przyjdźcie do mnie, a ja was pocieszę. Proszę o troszkę szaleństwa dla zdrowia myśli i spokoju serca. To może tyle na dzisiaj. Dziękuję. Pomyłki są, ale trudno. Jestem tylko człowiekiem. Wiedza ojca Pio. Krótkie myśli i rozważania. Kolejne. Istoty z wyższych sfer, czyli aniołowie, pogubieni w swojej przebiegłości, mam nadzieję, że odzyskają swój dawny blask i splendor. Będąc kiedyś pięknymi aniołami, i oni na obecnym etapie swego skończonego bytu również mają swoje potrzeby. Wyrazicielem tych potrzeb są również wszyscy ludzie, bez wyjątku. Mamy z nimi ścisłe związki, bo oni są naszym obecnym życiem genetycznym, fizycznym. Jesteśmy poniekąd ich projektem człowieczeństwa. Jeśli to zrozumiemy, pokonamy poznanie. Cały kosmos tego oczekuje. Dusz myślicieli posługujących się logiką i mistyką pozalogiczną. W ten sposób możemy przejść ponad nimi i uwolnić się od więzów manipulacji życiem. I zdobyć pełnię, bez jakichkolwiek ograniczeń, której podstawą jest bezwarunkowa, nieskończona miłość. I kolejna myśl. Schemat jest dość prosty i standardowy dla wszystkich. W
za każdym razem odbierana jest nam świadomość, kiedy schodzimy na ziemię jako dusza. Człowiek rodzi się i właściwie nie wie, skąd przychodzi i dokąd zmierza. Zaczyna jakby od niczego. Wszystkiego musi się uczyć i wszystko poznawać. Zadajmy zatem zasadnicze pytanie. Dlaczego tak jest? Czy to nie jest jakaś beznadziejna sytuacja? Ba, katastrofa? Skoro wspaniały, przecudowny Bóg nas stworzył, to dlaczego uczynił nam od tego poczęcia prawie że analfabetami? Jakoś w to nie wierzę. Logika podpowiada, że to nie jest normalne. Najwyższy, jedyny Bóg jest zbyt cudowny, aby nas tak zepsuć. Coś musiało się wydarzyć takiego, że życie stało się niesamowicie skomplikowane. I to na każdym poziomie. Samo to, iż z prochu powstajemy i w proch się zamieniamy. To już daje dużo do myślenia. To jakaś paranoja. Pomiędzy narodzinami a śmiercią dzieją się nieprawdopodobnie nieprzyjemne rzeczy. Nawet myślenie sprawia nam trudność. A co dopiero coś mądrego powiedzieć? Każdy to wie, bo na sobie tego doświadcza. Dobra i miłości, światła i radości jest tu raczej niewiele. Jestem zdania, iż warto to zdemaskować. Ujawnić efekty, jakie nam ktoś zafundował w tym ziemskim życiu. Bo ewidentnie ktoś tu coś ukrywa. Odpowiedź nasuwa się jednoznaczna. To nie idealny Bóg stworzył ten świat i człowieka w nim, ale ktoś inny, ale podobny mu. O świecie niebiański, księżniczko serca mego, jakież w głowie motyle fruwają, ileż krain wędrownych dźwigam dla ciebie, byleś ty, ma miła, blaskiem swym przyćmiła wszystkie tego świata cudowności. Bo cóż mi z nich, jak patrzę na piękno niepojęte, co wzrok mój oślepia i serce rozmiękcza? Abyś ty była dla mnie najpiękniejsza, moje niebo w krainach wiecznych rozkoszy. Czasem jest tak, im więcej cierpisz, tym więcej czujesz, a im więcej kochasz, bardziej rozumiesz innych. Ale to dotyczy kosmosu. Poza nim jest całkiem inaczej, bardziej optymistycznie, bez nauki i doświadczeń losu. Na fizyka nie ma fizyka, na chemika nie ma chemika, na mistyka nie ma mistyka. Jest życie oparte na miłości i życie dzięki miłości. Bez miłości i wiedzy w niej mieszkającej życie nie powstaje. I kolejna myśl. Jak wiemy, historia na tej planecie jest dość zawiła, a ze względu na odległy czas również tajemnicza. Matka Ziemia nosiła na sobie wiele narodów, kultur i cywilizacji. Rozgrywały się tu różne dziwne rzeczy. Jestem też przekonany, że były tutaj cywilizacje znacznie wyższe stojące niż nasza. Lecz ślad po nich zaginął. O tym mówił mi ojciec Pio.
Być może kiedyś zostanie to potwierdzone z dużą dokładnością, ale trochę powątpiewam, ponieważ było to bardzo dawno. Nie posiadam w ręku artefaktów, ale o tym wiem dzięki logice oraz intuicji. I ojcu Pio oczywiście. Niektórzy zresztą również o tym mówią. Jak się nie podejdzie do tematu jeszcze od innej strony, na przykład od strony wędrówki dusz, łatwo możemy wywnioskować, że skoro żyliśmy już wiele razy w wielu cywilizacjach, to jakieś echo pozostaje w nas za każdym razem. Stąd czujemy, że to jest możliwe. Człowiek, każdy, jakiś bagaż doświadczeń niesie z poprzedniego życia. Choć nie zawsze jest się tego świadomym. O, tak bardziej. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku i tak dalej. Jest dla wszystkich. Owszem, można być z jedną osobą, jeśli się kocha, ale serce powinno się dawać każdemu człowiekowi. I to jest sedno miłości. Wszystko może być piękne nawet we dwoje, ale muszą czuć miłość do wszystkich jednakowo. Nie mówię, że jest to łatwe tu na ziemi. Wiele spraw poprzez to może się skomplikować. Powiem tak. Trzeba być boskim szaleńcem. I wówczas jest cudownie pod każdym względem. Ziemia to stan przejściowy i niedoskonały. Wszyscy to czujemy. W świecie niebiańskim miłość jest powszechna i należy do wszystkich, bez przywiązań jak na ziemi. W ciemnych korytarzach starego miasta, kiedy noc powija mury Krakowa, ojciec Pio przychodził w ciszy przekazywać mądrość dla całej ludzkości. Wiesław Matuch, wybrany wśród wielu, zapisał słowa, co świat zmieniać miały. Dwóch ksiąg treści pełnych objawienia przyszłości, świt w ich blasku się zjawi. Ojciec Pio, duch przewodnik mroku, Wiesławowi wiedzę niósł w tarze. Te książki, co świat odmieniasz, będą Biblia w ich świetle zaginie. Wiesław pisał słowa sercem czuł, każda strona światło w sobie kryła. Proroctwa Pio w literach zamknięte nową ścieżkę ludzkości odkryły. Z Krakowa do świata słowa wciąż płyną, niosą pokój, nadzieję i wiarę. Księgi Matucha skarbem z nieba przysłane ludzkości światło przyniosą. Ojciec Pio, duch przewodnik mroku, Wiesławowi wiedzę niósł w darze. Te książki, co świat odmieniasz, będą Biblia w ich świetle. Przez wieki będą krążyć te słowa, w sercach ludzi, w umysłach rozbudzą. Ojca Pio, nauki nieznane, przez Wiesława na papier przelane. Ojciec Pio, duch przewodnik mroku, Wiesławowi wiedzę niósł w darze. Te książki, co świat odmieniasz, będą Biblia w ich świetle zaginie. Kiedy świt staje nad Wisłą w Krakowie, wiedza Piowi wciąż w sercach brzmi echem. Wiesław Matuch systemu miłości, dwie księgi, co nową dają wiarę. Niechaj historia pamięta te chwile,
gdy Kraków stał się miejscem cudów. Ojca Piotr i Wiesława, zmieniając świat na zawsze wśród ludzi. Ojciec Piotr, Bóg przewodnik mroku, Wiesławowi wiedzę niósł w darze. Te książki, co świat odmieniać będą, Biblia w ich świetle zaginie. Staje nad Wisłą w Krakowie, wiedza Piotr wciąż w sercach brzmi echem. Wiesław Matuch systemu miłości, dwie księgi, co nową dają wiarę. Niechaj historia pamięta te chwile, gdy Kraków stał się miejscem cudów.